mentalne. Cześć. Nie wiem, już pożyczyłem kamerę. Tak? No kręci się. Gdzie kręci się? Światełko? Gdzie? Które? No tutaj, takie czerwone. Nie, właśnie się nie świeci. Nie widać, no? A tu się świeci. Nie, tam się. Możesz mnie sfilmować. Tutaj jest... Spróbuj to. No, wszystko widać. To jest... rozszerza się. Zbliża i teraz jest autofokus. To ja kiedyś... będę szedł przed tobą, a nie. A ja naprzed tam? Moim zdaniem to jest nieostre. Nie, jedynie mi się też tak zdawało. Ale wiesz, to że sam mi się część wydaje, to totalnie wygląda jak się część. Ja pozdrawiam pana przewodniczącego. Dla kogo pracujesz? Chciałem powiedzieć, proszę pani, że zawsze byłem w opozycji i oczekuję propozycji. Najchętniej pojechałbym do Baden-Baden albo do Czechocinek. Ile wydałeś pieniędzy? Załączniki w formie druku związane z kongresem są bez sensu. Ktoś musiałby dokonać tego. No, nie, no, no, jedna no, osoba. Nie jest u góry. No, ale autor może sprzeciw. Tak, autor może sprzeciw. Wróci się do Pawełka, żeby poprawił, skrócił, poprawił. 15-20 stron. Tak, o. No, w formie no syntetycznej, tak, żeby to, ponieważ sprawozdanie to będzie służyć ministerstwu. Ale to jest niemożliwe. No dobrze, ale gramy nowe. Ale spróbujmy. I wtedy się znajdą pieniądze. I wtedy się znajdą pieniądze na wydrukowanie. Nie, wydrukowanie broń. Nie, przepraszam, na przepisanie na maszynie. I powielenie w takiej ilości. A jeżeli nie będzie skrócone, to nie będzie przepisane na maszynie. Bardzo dziękujemy, doceniamy jego wkład pracy. Ten materiał dostarczamy, wykorzystamy do sporządzenia sprawozdania dla Ministerstwa Kultury, natomiast drukować nie będziemy, ponieważ już. Z tym się wiążą następne sprawy. W związku z tą propozycją informuję, że będą mu potrzebne jeszcze 2 delegacie do Krakowa i 2 delegacje do Warszawy. Nie widzimy celowości, tak jak tak, ostatnio, nie widzimy tak, sensu. Prawdy. No, nie można wysyłać do muzeum, chyba że do muzeum absurdu. No, to Instytut Sztuki Pan zbiera kongresu, tego typu dokumenty. Nie, 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 no, nie. I medale na przykład wysłać, te, które były i nie. Odpisać może niestety, tam ładnie to ułożyć i sprawdzać. Teraz tak, sprawy dosyć istotne. Filiżak, o ile nas to obciąży. Dodatkowo 18 milionów. W miesiącu kwietnia. No tak, no i o to. Koszt płac w kwietniu wynosiłby wraz z ZUS-em 18 milionów 322 tysiące, natomiast od maja po wprowadzeniu tych regulacji 13 milionów. Dlatego, że się ma 3 lata. 2-3 lata minimum, czyli można zerwać. I jeszcze trzeci, jeżeli on załóżmy nie wyrobi, jeżeli się on robi? Się, jeżeli podniesiony zostanie czynsz, to w okresie wypowiedzenia przez 3 miesiące okręg, czyli związek zarząd główny ponosi połowę koszty tego czynszu. On jeszcze użytkuje przez 3 miesiące lokal, a okręg jeszcze dopłaca do tego 50% za te wszystkie. Tego nie podnosi.
Ja tą umowę odsyłam do Krakowa z prośbą do pana Smolaka, który pełni obowiązki prezesa. Ja widziałeś jakąś alternatywę, były jakieś inne propozycje wykorzystania tego, że to... Nie tamtego... Tak. Nie, to, o którym nie, nie, nie było. Nie było, bo cała jakby ciężar dyskusji... Generalnie potwierdza się ta nasza opinia na temat. Bo tu kolega... Generalnie, słuchajcie, najważniejsze, są zadowoleni członkowie z tego stanu i liczą na to, że nowy zarząd, no, po prostu, że będą współpracować z tego zarządu. Ta umowa, bo przyszły dwie umowy. Była umowa również podpisana przez pana Garbińskiego z tą samą datą, święty, przy świętej Jagni. I z tej umowy wynika, że AIM, który będzie prowadził sprzedaż wszystkiego i przyjmował zlecenia dla firmy Polmar, na rzecz związku będzie wnosił 10% odzysków brutto. Tylko. Nie, no nie ma. Przyszła do Floriańskiej w zakresie murów obronnych, bardzo dobre miejsce. W tej chwili się ta część remontowana, co prawda, na wartości jest utrudnione, natomiast oba lokale w Krakowie są w idealnych miejscach. Tak, no, to tak fenomenalna propozycja na tak różne cele, ciągle związane z nami w jakiś sposób, prawda? To już jest taka złośliwa propozycja. Dla Smolaka może nie. Nie, bo ja sobie ciągle... Z tego, że się z Krakowie można załatwić. W Krakowie jest tylu turystów, że... Słuchajcie, na przykład na Floriańskiej 200, około 200 osób sprzedaje złoto. Te dwa dni jednak planuję, żeby jednostek sobie znaleźć, tylko 4 czy 5 osób powiedziało, że wymagają noclegu, to może tu w Warszawie to znajdziemy, a dla tych wstawali i się zgłaszali, tylko 4 czy 5 osób powiedzieli, że wymagają, no, że nie mają nikogo tutaj, więc no, wobec tego, a jeżeli mimo wszystko, że dwie osoby zostaną, no to, no to tam gdzie to by zrobić. Ile to kosztuje? No teraz nie. 500?